Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą King Arthur Knight's Tale. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję Król Rybak i tam też w sumie pokonaliśmy Króla Rybaka. Był to boss, nie był aż taki trudny, przynajmniej mi poszło całkiem dobrze. Przed nami kolejna misja główna, podróż do Knei. No innych misji nie mamy, mamy trzy wydarzenia, którymi się zaraz zajmiemy. To wydarzenie, Zapłata za krew, ostatnio czytałem. No czekam, aż Elanwald dojdzie do siebie. Jeszcze chyba mamy dwie misje. Ta, dwie misje czasu. No to dobra, kwestia wiary. Wydawanie sprawiedliwych osądów w kwestii wiary to najbardziej daremne i niewdzięczne zadanie króla. Tym razem nie mogłem tego jednak uniknąć. Moi wasale praktycznie mnie osaczyli, by zapytać o rytuały pogrzebowe w Camelocie. Jako rozsądny człowiek nie uważam, by obecnie był to nasz najważniejszy problem. Lecz oddalenie moich rycerzy byłoby błędem. Wszak niektórzy z nich wciąż śnią o wiecznym życiu i miłosiernym Bogu lub Bogach. No to tutaj sprawa oczywista. Tu mamy, jak wybiorę chrześcijaństwo, czyli dostanę, wtedy bym dostał Husse, Balana, Lady Ginevry i Merlina lojalność w dół. I pewnie tutaj odwrotnie, no tak, jak to dostaną ci, co są innej wiary chrześcijańskiej. To oni wtedy dostaną lojalność w dół, czyli Lady Dindrain, Ektor, Tegyr i Biały Rycerz. To nie, no każdy rycerz zostanie pochowany zgodnie ze swą wiarą. To jest bardzo mądra decyzja i tego trzeba się trzymać. I punkcik prawowitego poproszę. Dobra. Co jest tutaj? Uciekinierzy z północy. Zwiadowcy powrócili z ciekawymi informacjami. Na brzegu Zatoczki Szeptów pojawiła się zniszczona barka z kilkoma ocalałymi na pokładzie. Ludzie ci zaryzykowali przeprawę przez niebezpieczne morze, byle tylko uciec przed piktami, którzy zniszczyli kilka miast i wsi w północnej części Avalonu. Nie znam tych ludzi, a zdecydowanie nie trzeba mi teraz kłopotów. Jednak ci żałośni uciekinierzy wyglądają na przydatnych. Większość z nich to biegli rzemieślnicy z rodzinami. Co więcej, na pewno nie mogę teraz być zbyt wybredny w kwestii swego nowego pana. No to dobra, no to wiadomo, że punkcik prawowitego albo... A, bo to jeszcze zyskuje 400 zasobów budowlanych, tu też, tu 200. Jeszcze lojalność w plecy. To tyran odpada. A, bo ja płacę tutaj. Ja tu płacę złotem. No ale szczerze, ten punkcik prawowitego jak najbardziej bierzemy. Zaproponuj uczciwą płacę. I nie mam pieniędzy. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale zobaczmy, ile jak to tu wygląda. Po 11 teraz mamy? Nie, 12 punktów prawowitego. Czyli jeszcze tylko jeden i odblokujemy nową misję. Ciekawe, ciekawe. No dobra, robimy to, co robimy zawsze. Przedstawiam wam ekipę, która idzie na misję. Znowu Sir Modred, tylko tym razem... Temu nie zmieniłem broni, czy ja nie miałem innej? Aha, on zostaje z tą samą bronią. Czyli on ma takie samo wyposażenie, jak miał w poprzedniej misji. Szybko przeczytam. Odzyskuje 1 punkt pancerza na początku każdej potyczki, plus 6 punktów życia. Ataki wywołują 12% punktów wrażliwości na dwie tury, plus 2 punkty obrażeń przeciwko piktom. I w ogóle na tą misję, którą idziemy, to ten rodzaj przeciwnika tam jest. Eliksir leczenia, eliksir kamiennej skóry. O, nowy naszyjnik. Nowy naszyjnik na poziom 10 z ostatniej misji zdobyliśmy to. Został zdobyty ten naszyjnik. Raz na turę otrzymujesz 3 punkty ruchu na jedną turę po trafieniu przez przeciwnika, plus 10% punktów obrażeń na jedną turę za każde otrzymane trafienie. Jedną turę, no. Tutaj to mieliśmy, 6 punktów życia i 4 punkty do tymczasowych punktów życia z rekonwalescencji. No ja chyba nie wykorzystuję dokładnie tych 4 punktów z rekonwalescencji, ale dobra, nic lepszego nie mam. Se Balan, który no jest dobry. Czyli on ma tak o, plus 8 tymczasowych punktów życia za postawę obronną, plus 1 punkt akcji. Tutaj ma kolejny atak, zadaje 15 obrażeń więcej i aktywuje się, gdy bohater zada 100 punktów obrażeń, plus 2 punkty obrażeń otrwawienia, 2 miksturki leczenia. No i to też jest nowość, naszyjnik biskupa. Zapewnia umiejętność magiczny pancerz, zapewnia celowi 12 punktów pancerza, który chroni go przed kolejnym atakiem. Tej umiejętności można użyć po otrzymaniu przez bohatera co 3 uderzenia. Tak jest dziwnie napisane, trochę niezrozumiałe to jest. Nie wiem, czy on Balan ma uderzyć 3 razy, czy ktoś go ma uderzyć 3 razy. Chyba Balan. A oprócz tego plus 2 punkty do ruchu i odbija 4 punkty obrażeń do atakujących wręcz.
to miał wcześniej, to jest mocne. Otrzymuje 2 punkty akcji za pierwsze zabójstwo w każdej turze i odzyskujesz 3 punkty życia za każde zabójstwo. I u niego mamy jeszcze 2 punkty umiejętności do wrzucenia. To jest ogłuszenie? Tak, czyli mocarny atak wywołuje ogłuszenie i w to bym poszedł, bo używamy. Mocarny atak ogłusza na czas jednej tury, ale kosztuje o 1 więcej. No nieważne, ogłuszenie jest naprawdę mocne. I polecimy sobie jeszcze w te rozszczepienie o 15% więcej obrażeń. Leci z nami też, no skład jest podobny, tylko że, co do poprzedniej misji, tylko że zamiast Se i Vayna poleci z nami Lady Ginevra. No ale dobra, teraz jest Hector. Hector, siemano byku. Minus 3 punkty obrażeń otrzymywanych od ataków dystansowych, plus 10% punktów obniżenia obrażeń, gdy znajdujesz się za osłoną, plus 3 punkty obrażeń od ataków nadzoru, plus 5 punktów do obrażeń zadawanym jednostkom, które nie otrzymały jeszcze żadnych obrażeń, eliksir leczenia. Dalej mam tą ścianę ognia, jeszcze jej nie wykorzystałem. Odzyskujesz 2 punkty pancerza, gdy odpoczywasz, 8 do witalności, plus 10% punktów przebicia pancerza, plus 3 punkty obrażeń od pocisku mocy. No i ostatnia, tutaj jest taka mała zamiana, no i ona ma, otrzymujesz 2 punkty pancerza, ta ochrona, no ochrona niezniszczalna, plus 1 punkt niezniszczalnej ochrony podczas pojedynku, lepszej nie mam, nie, powiem wam, że z 2 odcinki temu, jak mówiłem, że sprzedałem rzeczy przed odcinkiem, tak szybko sprzedawałem, jak się sprawdziłem sobie i tak, o to muszę sprzedać, to też, i tak poleciałem, że niechcący sprzedałem ciekawą zbroję, ale to też zobaczyłem po czasie, dlatego że było too late. No ale dobra, plus 3 punkty obrażeń od broni, a to jest ta nowa broń, którą zdobyłem też w poprzednim filmie, plus 3 do obrażeń zadawanym Selly i Unselly. Ten rodzaj przeciwnika też tam będzie na tej misji. Czas trwania przyjmowanych efektów od podpalenia w turach minus 1. Tak więc wydaje mi się, że ten rodzaj przeciwnika będzie nas podpalał. 2 razy leczenie, nowy naszyjnik. Otrzymujesz 3 punkty ruchu w pierwszej turze każdej potyczki i plus 14% do odporności na osłabienia umysłowe. Odzyskujesz 4 punkty życia, gdy pijesz eliksir. Uch, trochę tego było. A my lecimy dalej. A cześć. Aha, bo ty mistrz walki na placu szkoleniowym. Teraz zajmiemy się Camelotem. Ty, koleżanko, na ciebie czekam z niecierpliwością, więc musimy dać cię do katedry i za ciebie płacę. Ojojoj, a czekajcie, może za niego? Za niego będzie więcej, 360, ale on ma jakąś chyba cechę, co? Nie ma żadnej cechy? Strasznie szybko u niego te urazy się leczą, nie? Patrzcie, ma 2 urazy, a ja go wkładam tutaj do katedry na jedną misyjkę za darmożkę. I zaraz będzie gotowy. Dobry jest ten biały rycerz. Nie wiem dlaczego on tak ma. Ja mu coś dodałem? Nie wiem. No ale dobra. Czyli ty lecisz też na jedną misję. Aj, ale jeszcze i Vayne. On też jest dobry. Kurczaki, no. 900. Nie stać mnie na to. Nie mam pieniędzy. Nie mam pieniędzy. Ani slotów wolnych. No i teraz muszę się zdecydować, czy lecimy Lady Dindrine 11, on ma 12. To on już jest za mocny. Ale z drugiej strony on jeszcze witalność musi wyleczyć. To tak, to leci i Vayne. Nie ma innej możliwości, bo później witalność. Chyba, że teraz witalność. Mamy slocik wolny. No to gitara, go dajemy na jedną misję. Dobra, to nawet lepiej wyszło. I ona w tym czasie może też się wyleczyć i tu zapłacę. Chodź, nie wstydź się. Mamy dostępnego Tegira. Aha, Landvala miałem. Ale ja teraz pieniędzy nie mam. Landval. Tak, odpuszczę ci to. 106. Stać mnie. Dobra, bo Landval musi później iść. To czy on musi? Bo z drugiej strony, jeżeli nie dostanę żadnych obrażeń, to pójdzie Balan i sobie go odpuścimy na jedną misję. O, on też jest czempionem. Który ty masz level? 10. No dobra, zaryzykuję. Pokombinuję, daję jednak go za darmo, niech te dwie tury czeka. 4 jest gotowa, a co z tobą, Tegir? Tegir, tu się szkolą, oni się mocno szkolą. Nie obijają mnie to co ty. Nie wiem co z nim zrobić. Mogę gdzieś go wsadzić? Na pewno pójdziemy jeszcze do Kuzi na chwilę, bo jej ulepszymy rzeczy. Mamy kamyczki, to czemu nie? O, gdzie ta broń?
Ona tylko nie miała ulepszonych. Double check. Tak. Co z tym tygerem zrobić? Wyrzucić go? Mamy miejsce w lecznicy? Mamy. Szkoda, bo on jest prawowitym i... nie ma odpowiednią wiarę. Nie ma dużą lojalność, ale jest już... za późno dla niego. A, ale on w kuźni robi jako jedyny. Tyger, nie? Ta. No to nic, niech siedzi. Mógłbym go wysłać tutaj, ale... on sobie raczej nie poradzi. Tam było napisane ewidentnie, że ma być to champion. Nie lubię tak nie wykorzystywać moich, kurde, ludzi. Nie da się go nigdzie dać. Mógłbym dać go na misję? Nie, ta, z 8 levelem, ta. Już poleciał. Dobra, lecimy. We must enter the deep wood, the impenetrable forest of the Shi. First we need to find a guide to take us in. There is an abandoned village on the edge of the magical wood. And local legends say that this might be the entrance to the Twilight Realm. We are supposed to find the Fairy Knight there, a Seelie warrior who has chosen to live a human life. He could be a perfect guide for us. Zbadaj Kneje. Wymagany bohater Seelie Modred. Tak jak mówiłem, Pikt i Seelie rodzaj przeciwnika i duża ilość doświadczenia z tej misji. Tak więc dobrze, bo jest Mordredzik, jest Balanik. Fajno, fajno. Ta Lady Ginevra tak mi tutaj troszeczkę nie pasuje. Mógłby być na przykład ktoś lepszy, ale może się wyszkoli. Może jeszcze będą z niej ludzie. Dzień dobry. Wait, wait. Are you looking for your companion? He is wandering among the ruins. Naszego towarzysza? Jest tu jakiś inny rycerz? Yes, a grim fellow. He had no quarrel with me. I hope that you'll let me leave in peace too. Kim on był? Zdradził ci swe miano? No, he didn't. He asked me about the Shi and the Sacred Circle and then just left. Święty krąg? It is an ancient shrine built by the Shi folk. It stands on the brink of the deep wood. I've been taking care of the place since the village was abandoned. Wejście do Knei? I don't know. I'm just a simple druid of the old faith. I keep the place clean and make the usual offerings. Oczywiście, że wypytamy wszystko. Jesteś przyjacielem Sithe? The Shi won't make friends with mortals. They wouldn't even understand the idea. They wouldn't hurt us druids, though. Co tu robią Piktowie? They came at dawn. They must be preparing a ceremony in the sacred circle. I'll wait here until they leave. They can't stay forever. The Shi laws won't allow them. Zaczekaj tutaj, udamy się do tego twojego kręgu. No tak, 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 no. Tak ci powiedziałem, to tak rób. Dobra, my jesteśmy tutaj. On idzie w tą stronę. To jest przejście. No dobra, lecimy prościutko. I szukamy wszystkiego. A jak jesteśmy ustawieni? Dlaczego Ektor się pchasz do przodu? Pcha się w gips, chłopak. Chłopak pcha się w gips. No, ty z tyłu. O! Więcej ich nie było? No kurde, no nie było chyba ich więcej. Na pewno wykorzystam to. Tam jest dwóch łuczników. A ty jesteś jedyny strzelający. Też jest łucznik. O, dwóch jest. Mógł trafić trzech, ale wolę, jak mówię, tych strzelających zdjąć. Dobra, oni spłoną. Powolnimy sobie na przykład tego. I pod drzewo. No poczekamy na nich. Nie ma co się pchać. Kneel before your king. Zrobimy coś takiego. Napad szału. Nadzór. Tu bez nadzoru, po prostu kogoś pykniemy tym piorunem. Ten będzie wojował, kurde, jakiś szczary Mario robił. Bić Hama.
Błogosławieństwo. Mogłem w sumie mu dać przed. No dobra. Damy Balanowi. Ponad dwie tury. Inspiracja poczeka. No dobra. A to kto? Aha, to ich wrogowie. No dobra. Ciekawe, takie diabełki. Dlatego tak dużo ich tutaj. Tych moich wrogów. A mnie niech się tuką. A my lecimy tu. Rozszczepionko. A, niewrażliwy. Kurde, no to co? To ja to samo. Postawa obronna. I nadzór zrobię. Na was. On sobie z nimi poradzi. At your service, my lord. Inspiracja? Nie, nie w tej turze, w następnej. Chyba zepsułem to. Chciałem tam, ale ona mocno oberwie. Chodź tu, będziesz bliżej. Mordet. Nie ma na co czekać. Bo tam jest dwóch uczników. A my się zajmiemy właśnie jednym z nich. Też podejść, masz dużo pancerza. Dobra, oni się mogą lać. Nie wiem, kto wygra. Dobra, on sobie poradzi. Chyba Piktowie wygrywają. No dobra. A, to jest ta magiczna zbroja, ta umiejętność. A, ona się teraz odblokowała, bo chyba otrzymałem obrażenia. No, musiałem otrzymać 3. Ta umiejętność można użyć po otrzymaniu. Czyli ciekawe, bo to nie było nic napisane, że raz na turę. Czyli jakbym teraz jej użył i później znowu dostanę, to znowu mogę jej użyć. I za jeden punkt akcji, to jest naprawdę mocne. Ale rozszczepienie. Leżą i kwiczą. Masz też dużo punktów. 3, 6, to wrażliwość może. I teraz raz, dwa. Ledwo żyje. To nie. Teleporcik. Zamroź. What? Jeszcze raz, bo dwóch zabiłem. Świetne to jest. To jest świetne, no. Time to feed the ravens. Chodź gdzieś tu. Oni będą się z tym tukli. A i tu jeszcze jest jeden. Dobra, pomożemy im trochę. Chodź do przodu. Teraz już chyba Piktowie nie wykrywają. Podejdę sobie. Nie, z nadzorem się jeszcze zastanowię. Nie wiem, czy jest sens. Oni są mocni. Ty go zabij. A daj błogosławieństwo temu. Jak to robi? What? For my Camelot. Nie wiem, kto jest silniejszy w sumie. Time to feed the ravens. No mercy. Teraz go nie widzisz. W ogóle go nie zobaczysz, kurde. Kula ognia. Kula ognia. Nie, bo on przeżyje mi, a zaatakuje Mordreda tutaj. I spowolnimy tego. A ty tu stój na razie, bo ja nie wiem, co tu się wydarzy. Musimy to zaobserwować.
Ten rozwalił. Emocji są. Oni są mocni, ci mali. Teraz zobaczyłem, że są mocni. On ma 77. Mordred. Poradzisz sobie? Power and glory. To samo robimy. On ci przeszkadza. Zaraz ci nie będzie przeszkadzał. No i robimy tak. Cios, cios, cios. I znowu mogę? Nie, jednego punktu mi zabrakło. Chodź, zamrozisz go. Nie udało się. Zabić też się nie udało. Kurde, oberwie. At your service, my lord. Kurde, oberwie. On ma niewrażliwość, nie zauważyłem. Dobra, to nadzór. Kurde, zobaczymy co on mi zrobi. Ten mały diabełek. A, nie bije mnie. A, to już moja tura? On mnie nie bije. Może dlatego, że mu pomagałem i sobie pomyślał, on mi pomaga. Nie, no chyba tak nie pomyślał. Dobra, dawaj go w plecy mocarnym i koniec jego życia. Tam było jeszcze minus 27, a on miał 30 coś. Sir Gawain? Cóż za niespodzianka. The surprise is all mine. Knights of the New Round Table. What brings you here? Szukamy rycerza wróżek, znasz go? You are talking about the she monster who thinks himself human. Oh, we go way back. If you came to hunt him down, you better not leave me out of it. Spokojnie. Chcemy tylko z nim porozmawiać. Może nas zaprowadzić do Knei. Ha! No she will ever assist you to enter that damned forest. You should have asked me though. I've wandered inside once or twice. Zdaje się, że sporo wiesz na temat Sidha. Of course I do. I've been hunting down otherworldly creatures for a while. Particularly these she bastards and their changelings. Też ich paru niedawno zabiliśmy. Oh yes, the Springborn are patrolling this part of the forest. Human children kidnapped, twisted and trained by the Seelie. For every child they stole from us, I swore to gut a true blood she. Bardzo byś się przydał w Knei. Dołączył. Nie było mowy o tym, że mogę bohatera zdobyć, więc on musi przeżyć? Tak, musi przeżyć. Więc wystawię go w razie czego na ataki, żeby on miał kontuzję. Gdyby była taka potrzeba oczywiście. A my szukamy skarbu. Szukamy skarbu i pieniędzy. Też nic tu nie ma. Beczka, beczka. Look what I found. Oż kurde, ale dobry jesteś. Masz dobry wzrok. Oho, tu jest konkretna waleczka. Dawać konkretną waleczkę. O kurde. Help! Save me! Please! Będzie ciężko go uratować. Oni są odwróceni w jego stronę. No dobra. For my Camelot. Robimy to. The Lord is my witness. O kurde. Ja mam go uratować, on ma mało życia. Ja muszę podejść do przodu. Będę musiał podejść do przodu. Nie ma innej możliwości. Bo on może zginąć. A co ty masz za chłopaku za te ciosy? On ma cios śmierci, a prowokacja? Każdy przeciwnik w zasięgu 4 pól zwraca. A to może po to ma prowokację właśnie tutaj. Jest prawowitym. Zwraca się w kierunku bohatera i zaatakuje go w swojej następnej turze. Użyje prowokacji. Użycie prowokacji zapewnia plus 4 do pancerza. Powinienem to zrobić chyba teraz. Zadaję dwóm sąsiednim przeciwnikom po 120 punktów obrażeń. Wow, to jest dobre. Dwóm przeciwnikom sąsiednim. Nie no, zaczynamy od ataku i tak się chyba odwrócą w moją stronę.
normalnie. Aż za 5? Prowokacja za 2. No to dobra, cios. A, i mam jeden punkt. Coś się przeliczyłem. Ty koleżko, chodź tu. Cios. No mercy for the wicked. Ty tu. Cios. Cios. Błogosławieństwo Hektorowi. Your orders? On mnie zaatakuje, ale... A, bo Hektor jeszcze. Tego nie widzisz. Hektorku. Trup. Trup. Przyszły trup. Dobra. Kurczaczki. Chyba tu najlepiej. Chociaż nie, bo zaraz Balan podejdzie. Właśnie to zrobisz teraz. Dawaj do przodu. No to nie, jednak ten twój czar trafi w inne miejsce. Ale dobra. A nie, bo nie trafię ich wtedy. No to pyk. Trzeba się kurde zastanawiać. No zobaczmy, co się wydarzy. Dobra, ona pancerz. Niezniszczalny pancerz. Tam unik, gościu. Dobra, to jest pod kontrolą, z tego co widzę. To bardzo mocno. Jest. Ma niewrażliwość. 3, 6. Mogę 3 razy uderzyć. Jakie 3 później do ruchu? 2 razy. No to raz. A co z tym drugim? Znowu się przeliczyłem? Znowu się przeliczyłem. Kurczaczki, no, mogłem mocarny. Stawa obronna. W sumie. Potem mnie zaraz tyknie. No to i napad szału i postawa obronna. Kurde, ale nie tak to miało wyglądać. Nie podoba mi się. Cios. Podejdź. O, cios. Tu i dobra. Jak trafisz tego... Aj, nie widzisz. No właśnie. O. Tego i tego, to już odzyskamy punkty. 4, a musiałbym jeszcze jednego zabić. Muszę przygotować tego na śmierć. Jak to działa? Daję dwóm sąsiednim przeciwnikom. A, bo ja dojrzałem normalnie. O, właśnie. A, fajne. Nie zabijesz go. I tak go nie zabijesz. Chyba, że... Kurde. Pyk. Jest. Fajnie, że przeżył, bo dzięki temu on zabije 3. Raz. Nie, tego nie zabije. Czekajcie, czekajcie. Mordred, nie. Kurde, ty nie masz, nie masz. Nie masz, nie masz. To się nie uda, to co chciałem. Ten nie żyje, a ten przeżyje. I nie mam tylu punktów, ile chciałem. No dobra, trudno. Mordredziku. Stanie ramię w ramię. No i rozszczepienie piorunowe. To na pewno musiał wlecieć. Ogłuszony jest. Pyk.
Pyk, nie żyje. Balan, pokaż mu, jak to się robi. Pokaż mu, jak to się robi. Patrzcie, on ma 47, 6 pancerza, jeżeli dobrze widzę. I trup. No i trup. No tak, ty kurde, teleporcik. Podejdź, zabij. Kto tam jeszcze został? Ten i ten. Hektorku. Raz, dwa, trzy. Dobra. Masz cios, ale on ci nic nie da. No to daj nadzór może. A to dawaj prowokację. To co wtedy się wydarzy? On podejdzie do niego? Chyba tak. Zostawimy Mordreda. Mi się wydaje. Tak. No i dobra. Mamy to. A co to za typek? Halo, dzień dobry. Kim pan jest? Masz dzieci. Thank you for saving my family. Those Picts worship the dark gods. They wanted to sacrifice us to them. Jeśli macie złoto, przeżyjecie. Nie no, żartowałem. Kim jesteś? We are followers of the old faith. When everyone left the village, I stayed with my family. We help out a druid who also lives around here. Spotkaliśmy go. Wiesz, jak wejść do Knei? You should visit the sacred circle. That's where the fairies come through. Very often these days. They don't harm us. Święty krąg. Ciekawe, gdzie to? Dobrze wiedzieć. Ciekawe, czy nam to na mapie zaznaczyło. Ta zaznaczyło. Dobra, ogólnie mam tu wszystko pod kontrolą. Nie no, pancerz mogę trochę odzyskać. No to odzyskujemy. To odzyskujemy. A nie przejdę, nie przejdę. O nie, złociutki. Tu nic nie ma. Chyba powrót, co? Ta, bo to był taki róg. Mapy. Halo. Święty krąg, on o tym mówił chyba. Czy nie? Chyba o tym. Easy there. Ajsy się przydadzą na głupoty. No to w lewo. Tam nic nie było. Czasami łatwo ominąć tutaj jakiś przedmiot. No ale dobra. Była ostra waleczka. Cześć. Idziemy teraz w tą stronę. Oho. Human blood. I am thirsty. Pict of blood. Dobra, fajnie stoją ty, Hector. Power and glory. No bo tu czwóreczka leci. No to trzeba to wykorzystać. To jest mus. Chodź tu. Czekamy, czy nie czekamy? Oczywiście, że czekamy. Błogosławieństwo dla Balana i nadzorek. Nadzorek. Ty piorunem. Tam kogoś dziabni. Tego, żeby nie strzelał. A Balaniku... Ty kroczek w przód. Napad szału. Dobra, wykorzystajmy tą magiczną zbroję. No na siebie. Jak chcę zobaczyć, czy ona się naładuje mi później drugi raz, jak trzy razy dostanie. Jeżeli tak, to jest niesamowite, niesamowity ten wynalazek. Kurde. Nie, no to co? O, ci płoną. Oj, znowu ci się pojawili. To jest naprawdę niesamowite, jeżeli po trzech uderzeniach w niego on będzie mógł znowu za jeden punkt akcji wykorzystać magiczną zbroję.
Zaraz zobaczymy. Oni się skupiają na nich. No to chyba nie ma co, nie? Podejdź tutaj do mnie. O, podszedł. No to ty go załatwisz. Ty dalej nie podejdziesz niż... A widzisz go od razu. No to tego. Raz, dwa, trzy. Szczerze? At your service, my lord. Kroczek do przodu, nadzór. Kroczek do przodu, nadzór. To samo tu. No i dobra, niech się tylko. Ten spłonął. Tak, ukłusznik do mnie. Znaczy ukłusznik, łucznik. Kurde, i go nie widzimy. Ale tego widzimy. No to już, raz, dwa, trzy. Ty możesz teleporcik i go załatwić. Oj, nie załatwisz go. Ale wypij w razie czego. Soczek, magiczny soczek. Nadzór. Podejdź, żeby był bliżej. Czekamy. No dobra, dawaj tą prowokację. Nie wiem, czy go zahaczy? Tak, no i dobra. Nie wiem, czy to był dobry ruch. To teraz muszę jednego uwolnić. Dobry ruch. Normalnie, nie żyją. I teraz tak o, Ektorek. Boom. Świetnie. Tam jest sens podchodzić? Powiemy się tak. Ty piorunem, kto wygrywa? Te paskudy wygrywają. To piorunem go. To piorunem go. Staniemy w taki sposób z nadzorkiem. Chodź za plecy. I tutaj też nadzorek. No. Ten oni wygrają. At your service, my lord. Balan? Znaczy Balan, Mordred. Dobra, lekko się podpala, nic mi się nie stanie. Ale muszę jakoś tutaj zareagować. Your command? Nadzorek. I fight for honor. Nie możesz za plecy tam wejść? Wejdziesz. Dawaj tu za plecy. Tu zamroź. Bo się chyba nie da zamrozić. A jeszcze ty jesteś. Kochaniutki. Ile płoniesz? 5, 9, 4, 5. Ale on. To coś potrafi się uleczać. Zrobimy tak. A Balan ma nadzór. Ale do niej podszedł. No i dobra. Jakieś turbo łatwo walki są ostatnio. Zaraz. Powinienem się ugryźć w język, bo zaraz pewnie tak dostanę, że wszyscy uraz będą mieli. Tu konkretna walka będzie. Od razu na nią idę, bo mam życie, mam pancerz. Trzeba to wykorzystać. O właśnie. The stone circle. Look. The picks are draining the power of the she magic. Good. They may lure the she here. Avalonian rats. I can smell them. Their blood will please the gods. Niewrażliwa. Nie, to jest kamienna skorupa.
No i tu jest ich konkretnie, czy ja wiem. Trzeba po prostu ją dorwać. Tylko kamienną skrupę ma? Grupa ochronna? Co to jest? Bo ona będzie czarować. Bo ona będzie czarować, więc my podejdziemy lekko się z nadzorem. Piorun później. For king and country. Jednego będę widział. Raz, dwa, trzy. I... A to jest... O kurde, łucznik. Nie zauważyłem, że to łucznik. Dobra, dawajcie. O kurde. Oni są mocni. We need his untainted blood. Kill him. Oni są mocni. I am here to serve. No dobra. Los śmierci. Kneel before your king. Raz, dwa. At your service, my lord. Wiem, że obrażenia będą małe. Tu nadzór. Za plecki. Dwa razy mogę, to raz, dwa. Do przodu. Mordredzik, czekasz. To jeszcze nie wiem za bardzo, co zrobić. Tu jest łucznik. Ale właśnie, może kulę ognia. Wybuch ognia. No i tu trafiam czterech. Znaczy no, ona tylko straci tą... kawałek tej skorupy. Jedną z trzech. Nie, dostała chyba. Bo to czar. Dobra, bo to czar, a nie. Przecież... Ciekawe. No dostała, no dobra. Oni rzucają uszczepami, kurde. Będę miał mocną walkę z nimi zaraz, bo pokonam na pewno. To już widać. Będę miał z nimi walkę, z tymi u góry. 200 HP tam ma gościu. To oni są konkretni. Z inspiracją poczekam chyba na walkę z nimi. To jest pod kontrolą. For king and country. Ajajaj. Nie wiedziałem, że ty nie masz. No ale dobra, znowu mam magiczną zbroję. Normalnie, na siebie. Kneel before your king. Nią się zajmę. Wiem, że dostanę. Ale dwa razy. My tą tarczę zbić. Nie no, postawy obronnej jeszcze nie. Ty możesz dojść tu. No i teraz twoja kolej. To raz, dwa, trzy. Chodź tu. No oni go zabijają. Ja pomagam teraz im. Chyba tak będzie chociaż ona zaraz ginie. Nie żyje. To nadzór. No, tu będzie grubaśnie. Tym balanku masz bardzo dużo wszystkiego. Dawaj tego, on rzuca. Tyk, jaki on mocny. Nie dla balana. For king and country. Malowany łucznik.
On się jeszcze przyda. Ciebie się trochę boję. Od ciebie się trochę boję. Dawaj. Tu po prostu. Od ciebie się w ogóle nie boję. Ty wbijasz tam na ostro. Balanczeka. Jeszcze ty jesteś. A tego widzimy. Raz, dwa, trzy. Ojoj, czy on przeżyje? On musi przeżyć. On musi przeżyć. Soczek. No, tutaj. Oj, ogłuszony jest. Balan, jak się dasz uderzyć, to zrobisz rozszczepienie, no pewnie. Dawaj. Tego nie ma. Dawaj, postawa obronna. Też masz rozszczepienie. Ale wolałbym chyba... No właśnie, ten piorun, tylko że wtedy się skupią znowu na nim, nie? A tak to część na mnie. Na Mordredzie. No to dobra, tego ogłuszymy trochę. Bezmocny. Do przodu. Ty tu stój. Ty też. Ty musisz pomóc. Możesz tu wejść? Ta. Zamroź. Uderz. Błogosławieństwo dasz teraz dla Balana. Na następną turę mu się przyda. I w ostatniej turze inspiracja jest koniec i wygrywamy to łatwo. Lecimy z tym? Nie, nie, nie. Mamy coś takiego. Tu mogę trafić tych trzech. Podejdź, przydasz się. Co tu się wydarzy? Tego biją. Czy on przeżyje? I uderzył mi koleżankę. Dobra, na początek Balan. Masz rozszczepienie? Masz. Rozszczep ich. Mamy to. Musimy to mieć. Nie widzisz stąd. Raz, dwa. Dla pewnie. Raz wystarczyło, nie? Nie, no dwa muszę. Ten nie żyje. No i dobra. Dawaj tą inspirację. Nie wiem, czy to się przyda teraz. Zamrozimy. Rozszczepionko. Piorunowe, cios. Cios! Dobra, mamy to. No ale mocno oberwał ten nowy. Mocno, mocno. The entrance to the deep wood of the Shi. Pathway is blocked. But we can open the gate. We already have the untainted blood of a Seelie lord. Now we just need the blood of an unseelie. Jak możemy tu ich zwabić? Us? We can't. But the druid called the Seelie here to get rid of the picks. He can surely call the unseelie too. Gdzie ta kłamliwa glista? What have you done? Savages, you are worse than the Picts. Przestań biadać i rób co mówi Sir Gawain. Call the Unseelie. I know you can. Gawain. But we need a true. Nie wiem jak oni się nazywają dokładnie. Nie próbuj nas znowu szukać. No, we shouldn't call them here. The Unseelie court is cruel and cold. Nie okłamuj nas. Wszyscy wiemy, że nic cię nie... że nic ci nie zrobią. Or perhaps we should just desecrate their precious shrine. Piss on their statues or smash it to rubble. Would they come then? Tak.
To na pewno zaciała. Uśmiech. No, no. What a cruel and terrible idea. They would send an army. And this shrine is a sacred place. I'll do what you want. I'll call them. Dobrze, dam ci znać, gdy będziemy gotowi. To zaraz. Zbadamy całą tą mapę do końca. Mamy tutaj jeszcze ognisko i ten róg. W tą stronę? Czy to w tą stronę? Tak. Dobra. Ten ledwo żyje. O kurde, no. Pancerz, szczerze? Chyba lepiej życie. Też walka w ogóle jest. Nie no, lepiej życie, no. On musi przeżyć, więc muszę go chronić teraz. A tu mamy waleczkę i po tej waleczce sobie pójdziemy. To może tu będzie to właśnie to miejsce, żeby zdobyć tą krew, nie wiem. Lecz znalazłeś inne wejście, prawda? Those inhuman creatures will never understand our way of thinking. Of course I know how to bend the rules. All we need is some drops of she blood from a Seelie and an Unseelie. And I mean fresh blood. To na pewno zadziała? It's not the first time I've sneaked into that accursed deep wood. Yes, it bloody well works. Zobaczymy, dobra. Lecimy. O kurde, to będzie mocna walka. No dobra, lubimy mocne walki. Dzień dobry. O kurde, nie wiem, czy się nie wrąbałem. Skrzyneczka jest przynajmniej tyle. Oni rzucają, nie? Oni rzucają. Tak mi się przynajmniej wydawało wcześniej. Stajemy ramię w ramię. Ja nie wiem, wydaje mi się, że oni rzucali. Pancerz, punkty akcji 7, witalność, obrażenia od broni 13, 18. Ale nie, aha, tu mamy ich, mają szarże. Mają strzał przeszywający, jest, no. Okej, okay. Czy ja muszę do nich podchodzić? Bo ci najmocniejsi normalnie. A ci skoki robią. Czyli z tymi przeciwnikami trzeba lecieć na, chyba na maksiora do przodu. Rozszczepienie. Mocne ciosy. No nie dobrze, ten będzie się trzymał z tyłu. Lecimy. Dawaj inspirację od razu. Za mało jej używam. Wrażliwość. Tylko zabijesz balon. A daj tu koledze. Daj koledze, nie żałuj. Bo ty masz właśnie postawę obronną, więc też masz. Zamrozimy go? Normalnie. Jeszcze cios. W sumie padł, nie jest zamrożony już. The Lord is my witness. Ty tego możesz wykończyć. I wycofaj. Do przodu. Szczerze, no to po prostu chyba... raz, dwa, trzy. Chodź tu. O, spowolnienie, dlatego. Że on potrafi skakać. O właśnie, skoczył. Zostaw ją. Na płonie. Ojej. Trzeba wykorzystać tą kulę ognia. To nie wiem jeszcze na kogo. Ty na pewno się napij, soczku. Ready to fight. Zatrzymasz. No chodź, musisz pomóc. To nie jest tak, że będziesz się przyglądał. Jak Baran byś zabił go, a ja wiem, że ty takie rzeczy potrafisz, jeden cios, to pyk na patrzału. Nie zabijesz. Tu mogę dać ogłuszenie, to może nie zaatakuje ich.
masz też te Pandora. Błogosławieństwo dla Ektorka. Ektorku. Ektorku. Bum. Raz, dwa, trzy. Kurde, oni są mocni. Dobrze, dobrze, że skupicie się na nich. A ten był ogłuszony. No i świetnie. Tutaj jakie rozszczepienie wlatuje, to aż... patrzcie na to. Nie, przez to, że jeszcze mamy cios. Kogo zabić? Wszystkich zabiję. Ten ma najwięcej HP. Lecimy z nimi. Teraz na ostro. Ty go zamroź. No. Dobra. Jak po swoje. Temu się udało przeżyć. No dobra. Nic mu to nie dało. Mamy to i co? Nie było kontuzji za bardzo. Świetnie. Coraz lepiej. Co my tu mamy? Otrzymanie punktów doświadczenia. No, kurde. Balanik. Dziękuję, dziękuję. Wypij w ogóle balanie napój. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, ale tu coś leży. Halo, halo. Jakiś zwój. Tam byłem, czy nie? No, tak jakby. Czyli muszę iść teraz tutaj. Ale pokonałem ich, czy co? Jakbym teraz mam tą krew? Tak, zabij lorda. Zdobądź jego krew, mamy to. I w tą stronę będzie lepiej pójść. I can call the Unseely when you are ready. What do you think? No, my jesteśmy przygotowani. Wezwij ich. Agory port. I smell human stink. O kurde. To wygląda groźnie. Jakieś dziwne umiejętności mają. Ja nie znają. Ta chyba strzela jakimiś lodowatymi. Pocisk mocy widzę. No wydaje mi się, że trzeba jak najbliżej podejść. Że tutaj nie ma co. Półśrodki. A, na ciebie muszę uważać. Ty chodź tu. Chodź tu. Ty chodź tu. Balan za daleko. O, tu. Hector. Gdzieś tu. Od razu inspiracja leci. I... ten jest silniejszy chyba. Jak sobie Mordred z nim poradzi? Tą wiedźmą muszę się zająć. Dobra. Pyk. I pyk, on jest ogłuszony. Do tego zamrozimy. Nie udało się. Ale on jest słaby. Widzę, że jest słaby. Ty go widzisz, Ektorku? Widzisz go. To go zostawimy dla ciebie może. Bo oni nie atakują mnie, jak koło nich przychodzę. Ektorku? Trup, trup. I fight for honor. Napatrzało, jeszcze będę miał 4. Chociaż pancerz mu się też przyda. Na pewno magiczna zbroja. Mogę 2 ciosy w sumie zadać.
Jeden. Aha, i dostałem punkt. A, dobra. Dostałem punkt, nie ten co chciałem, do ruchu. Znowu odwrotnie, ale. Tu cios, tu cios. I tu cios. Masz ponownie i. Szczerze. Kula ognia. No, kula ognia. On spłonie. Tego. O, spowolnienie. No dobra, dawaj tą postawę obronną, to i tak bez różnicy. Patrzcie, ile on ma, pancerza. Niesamowicie. Dużo. A ty jeszcze masz ruchy. To weź ją zamroź. Udało się chyba. Nie, bo taki był dźwięk, ale nie wygląda jakby była zamrożona. Zginął, dobra. On jakieś szary mary. No i dobra, mamy ich. Dawaj, chodź w płomienie. Chodź w płomienie. I rozszczepienie. Nie czuję, że rymuje. Dobra, ale... Raz. I ty chyba to... Ją załatwisz. Łatwo poszło. It's done. Now take the blood and paint your armor with it. When you reach the gate, the pathway will open for you. To brzmi jak jakieś szaleństwo, ale zaufam twym słowom. Wejdź do Knei, no to wchodzimy. Dzień dobry. Czy ktoś tutaj jest? Welcome to the zakazany las. Taki las był chyba w Harrym Potterze. Gate to enter the real deep wood here. I know where to look. She built a whole sanctum around it, so it would be hard to miss it. Oho, dwa ogniska. Czyli jest tu jeszcze trochę walk. A Witterbreed, a changeling warrior of the Unseelie. He was killed by a blade. There's another corpse. Gdzie masz korps? Gdzie masz korps? Nie, no dobra. Tu jest korps i wiecie co? I tutaj... O! Tutaj sobie zakończymy, bo... No, muszę kończyć już odcineczek, a... Skoro są dwa ogniska jeszcze, tutaj mamy... Też coś. To jest misja główna. To tu jeszcze z pół godziny możemy spędzić. No, no dobra. Słuchajcie, w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!